Poniedziałek, 20 maja, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Kiedyś ludzie sprzedawani i kupowani byli na targach niewolników. I choć od tamtych mrocznych czasów minęło kilkaset lat, to handel ludźmi wciąż się odbywa, tyle że w zupełnie inny sposób. Za chwilę rozpoczyna się sezon letni, a wraz z nim ruszają prace sezonowe. Policja przestrzega przede wszystkim młodzież, która chce wyjechać za granicę, bo łatwo można paść ofiarą przestępstwa. W edukacji przez rozrywkę pomaga Escape Room, a dokładniej Escape Truck. Co to takiego? O tym Paweł Jędrusik. To na pierwszy rzut oka zwykła ciężarówka, która jednak nie przewozi towaru. W środku znajduje się Escape Room. Trzeba było słuchać dialogu, którym były podane cyfry i wpisać je potem w drzwiach. Pomieszczenia w samochodzie, który stanął na rynku w Lublińcu, odwzorowują warunki, w jakich niejednokrotnie muszą przebywać osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi. Oprócz rozrywki mają przede wszystkim funkcję edukacyjną. Sądzę, że na pewno da coś do myślenia, jak ktoś pomyśli, żeby uważać, przetłumaczyć się, żeby nie podpisywać umów w ciemno. Młodzież, która wchodzi do tego traka, ma obowiązek rozwiązania zagadek. Dopiero wtedy może przechodzić do następnego pomieszczenia. Oczywiście każdemu się wydaje, że jeżeli jedzie za granicę, to będzie żył w bardzo dobrych warunkach. Tutaj ten trak pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Escape Truck do Lublińca przyjechał z Holandii w ramach współpracy polskiej i holenderskiej policji. Trudno szacować, ile osób pada ofiarą handlu ludźmi, bo jak informuje policja, bardzo często takie osoby nie zgłaszają przestępstwa. Pamiętajmy, że te schematy są bardzo podobne. Te osoby z reguły zabierają dokumenty pod byle pretekstem. Te osoby mieszkają najczęściej gdzieś poza głównymi centrami miast i ciężko jest się tam gdzieś wydostać do jakiegoś najbliższego sklepu. Nierzadko mieszkają w takich stłoczonych niejako nawet i kontenerach i nawet za to, że nie udają się do pracy, to nierzadko pracodawcy potrącają im z pensji. Jutro Escape Truck przyjedzie do Katowic, stanie przy Spodku. Kampania w wyborach do Europarlamentu powoli się rozkręca. Dzisiaj Koalicja Obywatelska przedstawiła listę swoich kandydatów w województwie śląskim. Niektórzy z nich ledwo co ślubowali w Sejmie lub Sejmiku, ale mają nadzieję na sukces w kolejnych wyborach. Łukasz Kądziołka. Kandydaci są już znani od dłuższego czasu, ale dzisiaj Koalicja Obywatelska oficjalnie zaprezentowała tych, którzy 9 czerwca znajdą się na kartach do głosowania. Te wybory rozstrzygają o kwestii bezpieczeństwa Polski w najbliższym czasie i dlatego tak bardzo apelujemy o wzięcie udziału, zwłaszcza w tych trudnych czasach. To Borys Budka będzie otwierał listę KO w okręgu 11 obejmującym całe województwo śląskie. Tuż za nim z numerem 2 o głosy powalczy Mirosława Nykiel. To będzie już trzecie podejście posłanki do eurowyborów. Nie nadążam z banerami, z ulotkami, ze spotkaniami, także to dobrze, to daje taki impuls dla mnie i pogłębia moją wiarę w to, że tym razem się uda. Ale do Parlamentu Polskiego było podobnie. Do 3 razy była sztuka i za 3 razem zdobyłam ten mandat. Nadążyć trudno za niektórymi politykami. Katarzyna Stachowicz w wyborach samorządowych dostała się do sejmiku z rekordowym wynikiem. Zgarnęła ponad 52 tysiące głosów. Teraz wskoczy na miejsce Wojciecha Saługi, który zwolnił mandat w Sejmie po objęciu funkcji marszałka województwa śląskiego. Niewykluczone, że z Warszawy przeniesie się do Brukseli. Powinniśmy tutaj w województwie śląskim pokazać tak naprawdę, że to właśnie województwo śląskie Europą stoi. Cieszę się, jestem dumna z tego, że pełnię dzisiaj ten zaszczytny tytuł posłanki Rzeczypospolitej, ale też kandyduję do Europarlamentu. W tej kampanii dwa zwroty będą przewijać się do końca. Bezpieczeństwo i Zielony Ład. Ta wschodnia granica to jest nie tylko kwestia naszego wewnętrznego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Dla wielu z tych osób wybory do Parlamentu Europejskiego to okazja do kolejnego politycznego awansu, ale w razie przegranej wicemarszałek po prostu wróci do swojego gabinetu, a wiceprzewodniczący Platformy pewnie wróci na któreś z rządowych stanowisk. Przybędzie żółtych rowerów na ulicach miast. Szykuje się rozszerzenie działającego od 3 miesięcy metro roweru. Na razie statystyki świadczą o tym, że rozbudowa i ujednolicenie systemu wypożyczalni rowerów było dobrą decyzją. Łukasz Kądziołka.
W ciągu 3 miesięcy metro rower został wypożyczony już 207 tysięcy razy. Tak naprawdę to dopiero początek. Pogoda sprzyja, a rowerów i stacji jeszcze przybędzie. Na razie mamy 8 miast. W lipcu ta liczba wzrośnie do 31. Wśród tych miast gmin, w których rowery dopiero się pojawią, są również miasta duże, takie jak Bytom, jak Dąbrowa Górnicza, jak Ruda Śląska. W Bytomiu na rowery czekają już od lat. Mieszkańcy sobie radzą i chętnie korzystają ze swoich jednośladów. Jednak starania o to, żeby uruchomić system miejskich wypożyczalni, zaczęły się jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta. Teraz jest już bliżej niż dalej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów uzgadnia ostatnie lokalizacje stacji metro roweru, które pojawią się w Bytomiu. To jest w sumie 66 lokalizacji. One będą zlokalizowane zarówno w śródmieściu miasta, jak i w dzielnicach. Dołożenie kolejnych 23 miast do systemu wymaga przygotowań, które jeszcze trochę potrwają. Około miesiąca chcielibyśmy to do 10 lipca zamknąć. Rowery staną już powiedzmy 20, 21, 2 lipca na ulicach poszczególnych miast i gmin. Uruchomienie systemu z docelowymi 7 tysiącami rowerów zaplanowano na noc z 31 lipca na 1 sierpnia. Druga połowa maja to czas tradycyjnych juwenaliów. Jako pierwsi swoje święto rozpoczęli studenci AWF Katowice. Przed nimi 3 dni zabawy, koncertów i happeningów, ale też łamigłówek do rozwiązania czy konkurencji do zaliczenia. Z kolei we wtorek 21 maja ruszają juwenalia śląskie, które zjednoczą studentów w większości uczelni z regionu. Magda Sincewicz. Drużyny 5-osobowe mają zaznaczone punkty na mapie. I to są wszystkie główne 6 punktów, do których muszą dotrzeć. Tak właśnie rozpoczęło się tegoroczne święto studentów uczelni imienia Jerzego Kukuczki. Chwilę później studenci byli już w Parku Kościuszki. By tam dotrzeć, musieli się trochę zmęczyć. Potem przyszła pora na wysiłek umysłowy. Mamy zadanie rozwiązać i to nam da kolejne miejsce, które musimy zrobić w grze terenowej. I to zadanie polega na tym... Rozszyfrować. Nic nie muszą, ale chcą. Mamy zamiar wykorzystać 100% to, że mamy prawa na naszej uczelni. Wykorzystamy na maksa, będziemy się bawić od rana do wieczora. Mamy załatwione noclegi tak, że nawet nie wychodzimy poza uczelnię, więc no. Wśród atrakcji AWF-aliów są imprezy tematyczne, turnieje sportowe i e-sportowe, międzyuczelniana gra terenowa czy rywalizacje z wykładowcami. Z roku na rok tak naprawdę jest coraz ciekawiej u nas. Mamy tutaj turnieje sportowe, ponieważ jak to uczelnia sportowa, opieramy się na sporcie, ale nie tylko, ponieważ mamy dużo atrakcji poza naszymi głównymi turniejami, gdzie studenci, którzy nie biorą udziału albo mają na przykład przerwę, mogą znaleźć coś też dla siebie albo zintegrować się również ze swoją grupą. Ale nie tylko, integracja jest ważna. Studenci przeżywają to bardzo, ponieważ wciąż mamy studentów, którzy nigdy nie mieli balu maturalnego ze względu na pandemię. No i oczywiście mamy grono ponad 1000 osób, które rozpoczęły studia w tym roku akademickim, czyli w październiku ubiegłego roku. I dla nich to będzie pierwsze święto akademickie, pierwsza WF-alia. No więc ci szczególnie z dużym napięciem oczekują, co to się może wydarzyć. A będzie się działo przez kilka najbliższych dni, nie tylko na AWF-ie. We wtorek rozpoczynają się juwenalia śląskie. Juwenalia Śląskie to jest chyba największe wydarzenie społeczności studenckiej. Bardzo się cieszymy na kolejną edycję. Myślimy, że naprawdę nas mile zaskoczy w tym roku. Początek w samo południe, kiedy to przez Katowice przejdzie barwny korowód. Studencki pochód przebierańców zakończony zostanie symbolicznym przejęciem władzy w Katowicach i imprezą taneczną w Parku Powstańców Śląskich. W Bytomiu niedługo powstanie kolejny mural i to taki, który wybiorą sami mieszkańcy. Trwa internetowe głosowanie, w którym można wskazać jedną z 3 propozycji. Paweł Jędrusik. To ma być wyjątkowy mural, bo z okazji 770. urodzin Bytomia. Do finału konkursu, który ogłosiło miasto, zakwalifikowały się 3 pozycje. Jedna z nich zostanie namalowana na budynku przy ulicy Witczaka. Jeden z tych projektów to rozbarczanka, kobieta w stroju rozbarskim. To jest taka luźna interpretacja stroju rozbarskiego, trochę współczesna, ale jak najbardziej spełniająca wszystkie wyznaczniki stroju rozbarskiego. Drugi pomysł to jest projekt baletnicy. To jest taki projekt nawiązujący do
tradycji tanecznych naszego miasta. Z kolei trzecia praca przedstawia starszego człowieka, który rzeźbi z drewna figurę kościoła Najświętszej Maryi Panny. Nowy mural to tylko jeden z elementów obchodów święta miasta. W naszym głównym kalendarzu obchodów jubileuszu 770-lecia głównych wydarzeń jest 40, natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia dedykowane i towarzyszące jubileuszowi naszego miasta, to jest w sumie zgłoszonych przez właśnie mieszkańców naszego miasta, przez organizacje pozarządowe, przez różnego rodzaju placówki kultury, oświaty, to jest około 130 wydarzeń. Głosowanie na mural potrwa do środy do północy, a wydarzenia z okazji okrągłych urodzin miasta trwają cały rok. W zeszłym roku były testowane, a że się sprawdziły, to w tym roku na poważnie rozpoczęły pracę. Będą robić to, z czym nie radzi sobie człowiek, a nawet i sprzęt. Ponad 30 owiec przybyło z Gliwic do Katowic-Bogucic, by wykosić niebezpieczny baszcz Sosnowskiego. Wzbudzają duże zainteresowanie. Magda Sincewicz. Pan Jerzy przyjeżdża tu od kilkudziesięciu lat. Ma tu ogródek działkowy. Pamięta, jak jego nieżyjący już sąsiad hodował owce. Wyprowadzał je dokładnie w to samo miejsce, gdzie teraz pasą się one. Jechałem w górę zobaczyć widok Śląska i widziałem z daleka grzbiety. Sądziłem, że to dziki. Wracając z powrotem, okazało się, że to jest stado wspaniałych owiec, ale to dziwny gatunek ten owiec, bo one są niewełniste. To owce kameruńskie, które właśnie zaczęły pracę na stanowisku ekokosiarki. Mają już w tym spore doświadczenie. Wcześniej robiły to z powodzeniem m.in. w Gliwicach i Pyskowicach. Teraz pracują w Katowicach-Bogucicach. Mają tu do wykoszenia 20 hektarów. Ich główną rolą pozostaje oczywiście wykoszenie pewnych terenów miejskich. I tu chodziło o takie tereny, gdzie wiemy, że koszenie mechaniczne jest uciążliwe dla mieszkańców. Plus próbujemy też trochę nowych rzeczy. Tak? Teraz owce są w takim dość odludnionym miejscu, można powiedzieć, bo tak faktycznie przy ulicy na obrzeżu i tak na obrzeżu miasta. Wynika to z tego, że tam jest teren, który jest miejscem, gdzie co roku musimy zwalczać baszcz Sosnowskiego. W tym momencie ta roślina jest jeszcze w młodym stadium i łatwiej ją zwierzętom zjeść. Ich pomoc jest nie do przecenienia. Nie hałasują, nie zanieczyszczają powietrza, a zamiast spalin emitują naturalny nawóz. Taki był poniedziałek w informacjach. Miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.